podjęliśmy problem referendum i pytań referendalnych, dlatego że ogólnie rzecz biorąc uważamy, że to jest naszą misją, aby wzbogacać debatę publiczną, informować obywateli o różnych stanowiskach. Ja zwłaszcza tutaj w sytuacji, w której podejmuje się w pytaniach referendalnych bardzo istotne kwestie, równocześnie bez poinformowania obywateli często o sensie pytań, prawda? W dzisiejszej debacie broniłem tezy, że wprowadzenie systemu większościowego realizowanego w jednomandatowych okręgach wyborczych może przysłużyć się Polsce. Usprawni działanie państwa polskiego, zwłaszcza parlamentaryzmu polskiego, będzie sprzyjało ustanowieniu rządów jednopartyjnych, realnie odpowiedzialnych za realizację programu wyborczego przed samymi wyborcami. Jednomandatowe okręgi wyborcze, świat od nich odchodzi współcześnie z dwóch podstawowych względów. Po pierwsze, ogromna dysproporcjonalność, rugowanie kobiet i mniejszości z polityki oraz to, że dominuje egzekutywa nad ciałem parlamentarnym, co powoduje, że demokratyczne procedury nie są dopełnione. Najlepszym uzasadnieniem, dlaczego partie nie powinny być finansowane z budżetu, jest uzasadnienie, dlaczego powinny być finansowane z budżetu. Bo podobno ogranicza to korupcję. To znaczy, że po pierwsze korupcja istnieje, a po drugie finansowanie partii z budżetu wcale jej nie eliminuje, a tylko ogranicza. To może zróbmy coś, żeby jednak korupcję wyeliminować. W dobie internetu, mediów społecznościowych kontrola jest taka, że będziemy wszyscy wiedzieli, kto na kogo płaci i co ten ktoś potem robi. System obecny, czyli system taki, kiedy większość pieniędzy partie polityczne dostają z budżetu, jest lepszy od tego, którym tylko zamożni płaciliby na wybrane przez siebie partie. Niemniej nie jest on idealnym systemem. Między innymi trzeba spowodować to, aby był bardziej przejrzysty. Postulujemy to, aby wszystkie rachunki, wszystkie wydatki partii były udostępniane w internecie. Wtedy ta przejrzystość, a jednocześnie możliwość kontroli przez obywateli, media, dziennikarzy, śledczych będzie zdecydowanie większa. Chodzi nam nie o przekazanie jakiegoś określonego stanowiska. My nie jesteśmy ani partią polityczną, prawda? Nie, raczej o samą debatę publiczną. To znaczy, że sama debata jest rzeczą wartościową i żeby obywatele po prostu wyrabiali sobie opinię na ten temat.